Posłowie wybrali nowego marszałka. Został nim lider Polski 2050 i trzeciej drogi Szymon Hołownia. Swoje orędzie wygłosił prezydent Andrzej Duda. Ważne było również wystąpienie marszałka seniora, posła PSL-u Marka Sawickiego. W Sejmie wystąpił również premier Mateusz Morawiecki, który podał do dymisji swój rząd i zapowiedział, że zgodnie z decyzją prezydenta podejmie się misji tworzenia nowego gabinetu. Marcin Fiołek. Otwieram pierwsze posiedzenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej 10. kadencji. Pierwsze posiedzenie nowego Sejmu rozpoczęło się od odśpiewania przez posłów hymnu. Marsz, marsz, Dąbrowski. Nowi parlamentarzyści jeszcze przed ślubowaniem wysłuchali orędzia prezydenta Andrzeja Dudy. Zapraszam wszystkich do takiej szerokiej koalicji polskich spraw, skupionej wokół kluczowych dla Polski tematów. Prezydent mówił, że niezależnie od tego, kto stworzy nowy rząd, potrzebne jest kontynuowanie kontraktów na zbrojenia, dużych inwestycji w infrastrukturę i budowy elektrowni atomowych. Będę stał na straży najważniejszych osiągnięć ostatnich 8 lat. To było dobrych 8 lat dla Polski i dla Polaków. Po skończonym orędziu prezydent, podobnie jak 4 lata temu, podał rękę wszystkim liderom partyjnym, od prawa do lewa. Zapewniając, że drzwi pałacu są otwarte, a współpraca konieczna, o czym w przemówieniu mówił też marszałek senior. Wyrażam nadzieję, że nowa kadencja pozwoli odbudować, począwszy od nas, poczucie wspólnoty narodowej. Tutaj skończyła się sejmowa zgoda, a zaczęła polityczna rywalizacja. Na początek o stanowisko marszałka Sejmu. Najważniejszą funkcję w Sejmie objął Szymon Hołownia. Sejmowy debiutant z ramienia trzeciej drogi, który 72 głosami pokonał dotychczasową marszałek Elżbietę Witek. Ma się zmienić nie tylko partia, ma się zmienić polityka. Ona zaczęła się psuć od Sejmu i od Sejmu musi zacząć się jej naprawa. Nowy marszałek Sejmu, formalnie druga osoba w państwie, zapewnia, że woda sodowa nie uderzy mu do głowy. Mi nie odbije, dlatego że mam świadomość tego, jak potężna to jest praca. Tu jest przez te 2 lata do zrobienia mnóstwo fantastycznych rzeczy. Pycha zawsze kroczy przed upadkiem i że trzeba naprawdę skupić się na pracy, a nie na celebrowaniu swoich funkcji. Jedną z pierwszych decyzji nowego marszałka ma być usunięcie policyjnych barierek sprzed parlamentu. Marcin Fiołek, Wydarzenia. Na stanowiska wicemarszałków zostali powołani przedstawiciele wszystkich klubów sejmowych, z wyjątkiem PiS. Kandydatura byłej marszałek Elżbiety Witek nie uzyskała wystarczającej liczby głosów, mimo iż Jarosław Kaczyński zapowiedział przed głosowaniem, że PiS nie zgłosi innej kandydatury. W tej chwili PiS jest jedynym klubem parlamentarnym, który nie ma wicemarszałka. Wybory wicemarszałków obserwował Brian Kacprzyk. Brian, kto został wybrany? Tak, faktycznie dzisiaj tutaj w Sejmie to właśnie wybór wicemarszałków wzbudzał dużo większe emocje niż wybór samego marszałka. To zapewne dlatego, że zgodnie z przewidywaniami marszałkiem został Szymon Hołownia. Natomiast jeżeli chodzi o to, no jakie będą te podziały, kto będzie jego zastępcą, no to tutaj Koalicja Obywatelska będzie miała 2 wicemarszałków Sejmu. To będzie poseł Monika Wielichowska i Dorota Niedziela. Natomiast Nowa Lewica, no to już Włodzimierz Czarzasty jako wicemarszałek z ramienia właśnie tego ugrupowania. PSL to dotychczasowy wicemarszałek Piotr Zgorzelski i co bardzo ciekawe, to, że Konfederacja jednak będzie miała swojego wicemarszałka, będzie miała swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu i będzie to Krzysztof Bosak. Co równie interesujące, to, że jednak Elżbieta Witek, dotychczasowa marszałek Sejmu, nie uzyskała większości bezwzględnej. Miała 203 głosy dokładnie, które popierały ją na stanowisku wicemarszałkini. Zatem tej większości nie było. To oznacza, że w tym momencie w prezydium Sejmu nie ma przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości i tak to komentuje obecna już większość sejmowa. Każde ugrupowanie, każdy klub parlamentarny powinien mieć swojego przedstawiciela. Natomiast Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Szanowni Państwo, jest jedna podstawowa zasada. Prezydium Sejmu jest przeznaczone dla osób, które szanują elementarne zasady parlamentaryzmu. Prezydium Sejmu to miejsce, w którym nie mogą znaleźć się ludzie, którzy przez ostatnie 8 lat w sposób ordynarny łamali polską konstytucję.
Oczywiście zupełnie inne spojrzenie na tę sprawę mają przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Oni po pierwsze mówią o tym, że większość sejmowa nie będzie wybierała im przedstawiciela na wicemarszałka Sejmu, a po drugie używają nawet bardzo mocnych sformułowań mówiących o tym, że ten brak wyboru Elżbiety Witek na wicemarszałek Sejmu to upadek praworządności w naszym kraju. I w takim właśnie bardzo dosadnym klimacie o tej sprawie wypowiadał się już dziś prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Pani marszałek Witek była przeszło 50 miesięcy marszałkiem Sejmu. I to był naprawdę wyjątkowo trudny czas. Tutaj w Sejmie mieliśmy do czynienia z niebywałym wręcz poziomem agresji, grubiaństwa, chamstwa po prostu. I to wszystko pani marszałek znosiła naprawdę z anielską cierpliwością i z ogromną kulturą. I choćby tylko to jest wystarczającym powodem, żeby ją na to stanowisko wybrać. Prezes PiS zapewnił także, że innego kandydata na wicemarszałka Sejmu nie będzie. Natomiast Szymon Hołownia na konferencji, która odbyła się niespełna pół godziny temu, powiedział, że kandydatura Elżbiety Witek nie jest do zaakceptowania, więc to oznacza, że w najbliższym czasie najprawdopodobniej Prawo i Sprawiedliwość swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu mieć nie będzie, a być może taka sytuacja utrzyma się nawet przez całą kadencję. Niemniej kadencja dziś oficjalnie już się rozpoczęła. Parlamentarzyści pracują i to zarówno w Sejmie, jak i w Senacie. Wiemy już, że jutro to posiedzenie także nadal będzie się odbywało. O godzinie 16:00 nowo wybrani posłowie mają się zebrać. No i jutro także mają być już pierwsze głosowania dotyczące na przykład komisji sejmowych. Brian Gasprzyk, dziękuję bardzo za relację z Sejmu. Przegraną były marszałek Sejmu Elżbiety Witek w wyborach wicemarszałków skomentowali w programie Gość Wydarzeń publicyści Piotr Zaremba oraz Łukasz Lipiński. Elżbieta Witek była twarzą tego systemu, który był parodią parlamentaryzmu przez ostatni czas. Te debaty trwające po minucie, te szybkie głosowania, te dwie reasumpcje, które ona przeprowadziła w ewidentny sposób sprzeczny z prawem. Sejm, który czy marszałek Sejmu, który dawał kary finansowe parlamentarzystom opozycji za jakieś błahe wykroczenia. No to wszystko są takie przewiny, za które moim zdaniem pani marszałek powinna odpokutować. To w gruncie rzeczy oznacza, że PiS, który ma największy klub, jest skazany na rolę pariasa i to jest bardzo zła wiadomość. No, mówię jeszcze raz, ktoś to powinien przełamać. Ja absolutnie nie kwestionuję rozmaitych grzechów poprzedniego prezydium Sejmu, przy czym bardziej to kojarzy mi się z Ryszardem Terleckim niż Elżbietą Witek. Uważam, że niektóre decyzje Hołowni, jak decyzja, żeby zdjąć to obwarowanie Sejmu, czy te płoty, są sensowne, no ale ten sygnał jest akurat sygnałem niedobrym, jest sygnałem przeciwną strony. Jest sygnałem zamknięcia, nie otwarcia. 1/4 posłów nowego Sejmu to parlamentarni debiutanci. Mandaty zdobyło najwięcej w historii Sejmu, 135 posłanek, o 4 więcej niż w poprzedniej kadencji. Ciągle jednak ten Sejm jest zdominowany przez mężczyzn, którzy stanowią ponad 70% jego składu. Również ponad 70% składających ślubowanie odwołało się do Boga. Średnia wieku Sejmu 10. kadencji to 51 lat. Stanisław Wryk. Poseł Rafał Komarewicz. Jedno się nie zmienia. Liczba posłów 460 razy usłyszeliśmy dziś słowa poselskiego ślubowania. Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska. To cytat z Wincentego Witosa, premiera sprzed 100 lat. Prezydent nawiązał dziś też do już rekordowo wysokiej frekwencji w ostatnich wyborach. To od waszych decyzji, od tego jak będziecie sprawować swój mandat, zależy, czy Polacy tej wiary w naszą demokrację nie utracą. Potwierdziły się informacje wydarzeń co do nowego rozkładu miejsc. Posłowie PiS słuchali tych słów po przeciwnej stronie sali niż Koalicja Obywatelska. Zmieniają się premierzy i rządy. Zmienia się też skład osobowy tej Izby. Jedno przy tym jest stałe i niezmienne. Rzeczpospolita.
Przypomnijmy, największym klubem będzie Prawo i Sprawiedliwość, ale bez wystarczającej liczby mandatów do samodzielnego rządzenia. To jest moment historyczny. Mówi Józef Zych, poseł 8 kadencji, w tym tej pierwszej sprzed 34 lat. Ma radę dla młodszych. Podstawową sprawą jest bezwzględne przestrzeganie regulaminu Sejmu. Debiutanci to największa grupa wśród posłów. Stanowią aż 1/4 składu Izby. Zaskoczony jestem ilością mediów, które tutaj są zgromadzone. No, tego nawet na skoczni nie widziałem. 27 posłów wraca do parlamentu po przerwie. Mam tremę jak debiutant. To najbardziej kobiecy Sejm w historii. Panie zdobyły 135 mandatów. Mogłoby być więcej, ale ja nigdy nie dzieliłam tak, że kobiety, mężczyźni, parlamentarzystą po prostu się jest. Sprawy kobiet, o których od wielu lat mówimy, o których od wielu lat walczymy, nie będą spychane pod dywan. Największą grupę posłów stanowi pokolenie 40-latków, ale średnia wieku to 51 lat. Najmłodszy poseł ma 24 lata, najstarszy 78. Ogromna radość, ale też ogromne poczucie odpowiedzialności. Dziś, co widać na tych zdjęciach, było dużo takich symbolicznych gestów szacunku. Takie nowe otwarcie, zawsze nowy parlament, nowy rząd daje nadzieję na to, że może być lepiej. To znaczy, że może być bardziej merytorycznie, mniej emocjonalnie, że może być bardziej konstruktywnie, mniej agresywnie. I tego chyba mamy prawo sobie życzyć jako obywatele. To jest oczywiście myślenie życzeniowe. Stanisław Wybryk, Wydarzenia. Na stanowisko marszałka Senatu 11. kadencji została wybrana Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej. Ślubowanie od nowych senatorów odebrał marszałek senior Michał Sadoryński z PiS. Podobnie jak w Sejmie, w Senacie przemawiał prezydent Andrzej Duda. Podobnie jak w Sejmie, kandydat PiS-u na wicemarszałka nie zdobył wystarczającej liczby głosów, no i nie został wicemarszałkiem. Moim największym celem, najważniejszym, jest to, żeby Senat pokazał, że można zasypywać podziały między Polakami, że można pokazać, że możemy wspólnie, mimo różnic, podejmować ważne wyzwania, żebyśmy prowadzili edukację demokratyczną, pokazującą, jak ważny jest i Sejm, i Senat, jak ważne jest to, żeby Polacy, którzy już obudzili się i mają takie poczucie, że ich głos ma wielkie znaczenie, wiedzieli, jak te ich głosy są potem wykorzystywane. Większość totalna idzie po prostu na ostro. To znaczy te wszystkie frazesy o wolności, o demokracji, to sobie można między bajki włożyć. Tu pójdzie totalny walec, będzie tak naprawdę zawracanie tego wszystkiego, co z wielkim wysiłkiem rząd Zjednoczonej Prawicy przez 8 lat dla Polski osiągnął. A jeszcze raz to podkreślam, kwestia suwerenności będzie tutaj szczególnie istotna. Widać, że to jest towarzystwo bez żadnych skrupułów, bez żadnych sentymentów i bez żadnych zasad. Przegrane głosowania w Sejmie i Senacie pokazują, że PiS nie ma wystarczającej liczby głosów i zdolności utworzenia większościowej koalicji oraz nowego rządu. Jednak prezydent, powołując się na zwyczaj powierzenia misji tworzenia rządu ugrupowaniu, które dostało najwięcej głosów, misję tworzenia nowego gabinetu powierzył ponownie Mateuszowi Morawieckiemu. Uroczystość w Pałacu Prezydenckim obserwowała Agnieszka Choma. Chwilę przed godziną 21 z Pałacu Prezydenckiego za moimi plecami wyjechały wszystkie samochody mające na swoim pokładzie wszystkich ministrów i oczywiście premiera Mateusza Morawieckiego. Spotkanie rozpoczęło się tuż po godzinie 20. W jego trakcie prezydent Andrzej Duda desygnował Mateusza Morawieckiego na premiera. Później prezydent wygłosił przemówienie, w którym uzasadnił swój wybór, bo przecież wśród kandydatów, przypomnijmy, że miał też Donalda Tuska, który wywodzi się z opozycji mającej większość parlamentarną. Panie premierze, nigdy nie zapomnę tej niezwykłej pracy z panem i z państwem ministrami w czasie pandemii koronawirusa, w najtrudniejszych momentach, kiedy trzeba było podejmować naprawdę dramatyczne decyzje finansowe. Naprawdę dramatyczne decyzje o tym, w jaki sposób przeznaczać wtedy środki finansowe, które wydawało się, że nie są w stanie poradzić tej sytuacji, z jaką wtedy zetknęliśmy się, żeby przede wszystkim uratować miejsca pracy, gospodarkę. Wydawało się, że państwo może się zawalić. Wszystko to udało się przetrzymać dzięki umiejętności, talentowi, dzięki
też niezwykłej sile woli, ducha i umiejętności podejmowania wyzwań, odwagi. Dziękuję za to ogromnie. Ta praca w pandemii to jedna z wielu rzeczy, za które prezydent Andrzej Duda chwalił dziś premiera Mateusza Morawieckiego i dziękował mu podczas swojego przemówienia. Mówił też o tym, że podczas 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości premier Mateusz Morawiecki stanął na wysokości zadania zarówno właśnie jako premier w 6-letniej kadencji, ale też wcześniej jako wiceminister finansów i jako wicepremier. Andrzej Duda podkreślił, że to było dobre 8 lat rządów, bo Prawo i Sprawiedliwość wywiązało się, jak mówił, ze znakomitej większości zobowiązań. Podziękował też obecnym przy desygnowaniu ministrom, szczególnie za wkład włożony w rozwój kraju pod kątem infrastruktury i programów społecznych. Teraz plan jest taki, że od dziś premier Mateusz Morawiecki ma 14 dni na uzyskanie wotum zaufania dla swojego rządu. Agnieszka Homa. Agnieszko, dziękuję Ci za relację. Premier Mateusz Morawiecki, składając dymisję rządu, zapowiedział, potwierdził podjęcie się misji tworzenia nowego gabinetu. Jak słyszeliśmy, ma na to 2 tygodnie. Jednak dzisiejsze głosowania pokazują, że nie ma szans na wotum zaufania i przedłużenie władzy. Po przegranym głosowaniu w Sejmie misję tworzenia rządu przejmie sejmowa większość, której kandydatem na premiera jest Donald Tusk. Powołanie nowego rządu nastąpi w 1 lub 2 tygodniu grudnia. Dariusz Ociepa. Premier Mateusz Morawiecki nie czekał na wybór nowego marszałka Sejmu. Złożyć dymisję. Dymisję, do czego zobowiązuje go konstytucja, złożył na ręce marszałka seniora Marka Sawickiego. Przedstawić naszym rodakom pokrótce. Ustępujący premier wykorzystał wystąpienie do podsumowania ostatnich 4 lat. Wzrost gospodarczy to 11%. Mówił o rządzeniu w czasie 4 kryzysów. Pandemii, kryzysu migracyjnego, wojny i inflacji. Pomimo tych 4 egipskich planów. Tak, mamy bardzo stabilne finanse publiczne. Wystąpienie zaplanowane na 30 minut przeciągnęło się do 40 minut. Przypominam, że umawialiśmy się na sprawozdanie, a na ekspozycję przyjdzie jeszcze czas. Część polityków opozycji wyszła z sali, inni filmowali siedzącego w tym czasie w ławach Jarosława Kaczyńskiego. No to dość smutne i śmieszne, jak kończy premier po swojej 4-letniej kadencji. Szanse na stworzenie przez niego rządu będzie miał na to najbliższe 2 tygodnie. Są iluzoryczne. A nie wiadomo, czy jest skazany na porażkę. To państwo mają swoją wiedzę, ja mam swoją. Wybór Szymona Hołowni na marszałka Sejmu pokazuje, że większość jest gdzie indziej. Po tym głosowaniu nikt nie może już mieć wątpliwości, że jest w tym Sejmie większość gotowa do wzięcia odpowiedzialności za kraj. Aby poparli właśnie mój rząd, który będę starał się tworzyć. Mateusz Morawiecki zaapelował o stworzenie, tu cytat, koalicji polskich spraw. Żebyśmy odstawili te dawne właśnie do lamusa i żebyśmy postarali się zbudować rząd, można powiedzieć to dawne sformułowanie, ponad podziałami. Doczekaliśmy się tego dnia. 8 lat. Donald Tusk nie ma wątpliwości, że utworzenie przez niego rządu to tylko kwestia czasu. Nie tylko my, ale miliony Polek i Polaków. Dojdzie do tego zapewne za 15 dni w ramach tak zwanego 2. kroku konstytucyjnego, w którym premiera powołuje Sejm. Jarosławie Kaczyński, kończy się epoka terroru politycznego i trucizny w życiu publicznym, bo przegrałeś. Rząd Donalda Tuska czekają wyzwania związane choćby z obietnicami złożonymi w kampanii. Składamy, szanowni państwo, dzisiaj dwa pierwsze projekty ustaw. Konfederacja domaga się szybkiej realizacji postulatów, tu cytat, przejętych z ich programu. To jest ustawa, szanowni państwo, o kwocie wolnej od podatku w wysokości 60 tysięcy złotych i ustawa o dobrowolnym ZUS-ie dla przedsiębiorców. Obietnica podniesienia kwoty wolnej będzie kosztowna. To 40 miliardów złotych. Rząd Donalda Tuska czeka też, jak wszystko wskazuje, niełatwa kohabitacja. Ewentualne weto prezydenta nie może być usprawiedliwieniem dla niezrealizowania państwa zapowiedzi i obietnic wyborczych. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica nie mają 276 głosów potrzebnych do odrzucenia prezydenckiego weta. Dariusz Ociepa,
wydarzenia.